Dobra, więc witam serdecznie w 17 odcinku z serii Atomic Heart. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy po raz kolejny na laboratoria Pawłow. Tym razem mamy przez takie oto ogromne wrota się przedostać. No i od razu cutscenki. Mamy swoich dowódców. Mieliśmy głowę właśnie oddać. Nie spodziewałem się zobaczyć Wiktora w takim stanie i w takich okolicznościach. A kiedyś znaliśmy się jak łyse konie, wiesz. Ale Wiktor dokonał zbyt wielu niewłaściwych wyborów. A teraz skończył tak. Dzięki geniuszowi doktora Seczynowa wiedza zdobyta przez Pietrowa pozostanie w naszych rękach. Będziemy w stanie przywrócić roboty do poprzedniego stanu po ukończeniu procedury. On już nie żyje, potworze! Zabieraj od niego te łapska! Hanot! Dobra, po raz kolejny przeniesiemy się może do innego wymiaru, rzeczywiście, nie wiem. Zadanie połączenia. Profesor powiedział, że od 3 dni nie śpisz. Nie chcę. Tabletki na celu. Butelka wódki. A może jedno i drugie? Wiecie, że nie lubię takich rzeczy. Mój mózg jest jak twierdza. Wiesz, kiedy byłem mały, mój brat bał się ciemności. Więc matka zostawiała w odrzucie. Jemu to pomagało, mnie wkurzało. Światło zakłócało moją wyobraźnię. Z tego samego powodu nie lubiłem książeczek dla dzieci. Tylko ilustracje. Już tu byłem. Książki w bibliotece ojca były wiele ciekawsze. Historia, medycyna, fizyka teoretyczna. Nauka nie próbuje upiększać czy uładzać świata, nie okłamuje nas. Daje nam jak zwyczajnie fakty. Moja przyszłość była więc jasna. I dokonałem pewnego odkrycia. Potwór w ciemności jest przewidywalny. Można go badać. Potwór w świetle nosi maskę. I dlatego jest nieprzewidywalny. A więc niebezpieczny. Właśnie. Ponadto to światło czyni nas potworami. Rozumiesz? Mniej więcej. Mogę wyłączyć światło? Tak. Trwa rekonstrukcja oświetlenia. Mamy kreskówki. To wasza rozmowa z Sieczynowem. Już się informacji dowiadujemy. Polimery. Wow. Zmienia się grawitacja. A to ciekawe.
raz kolejny zamieniamy się w pluszaka, powiedzmy. Tak samo było za pierwszym razem. Chodź. Na czym to polega, że w takich ciężkich sytuacjach, jak bohater jest blisko śmierci, zawsze przenosi się do innego wymiaru, ma białe oczy? Dobra, teraz nie jestem już pewien. Jak ja mam niby się dostać dalej? A, mógłbym się jeszcze wyżej wspiąć, chwila, moment. Patrzę tylko na to, ale czy to nam coś zagwarantuje? A, mógłbym się wyżej powspiąć. Zobaczmy na przykład na róże, spróbujmy. Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi, że jest taka opcja. A, czyli muszę po łóżkach. Nareszcie chyba wyjdziemy ze snu. A to sukinsyn, co jest? Charles, gdzie Larissa? Ukryła się przed wybuchem. A co ze sztokiem? Wskutek wybuchu wpadł do zbiornika polimeru. To spowodowało śmierć. Ty hipokrytko, jestem lekarką! Też mi lekarka, zwykła suka rzucająca granatami. Pietro i Filatowa są ulepieni z tej samej gliny. To nie ulega wątpliwości. Nieważne. Musimy się stąd wydostać. Rzeczywiście niezła lekarka, morduje jeszcze innych. Musiała naprawdę nienawidzić tamtego kolesia. Dobra, czyli co? Wychodzimy. To jakaś winda. Tak jest. Na powierzchnię. Majorze, żyjecie? Nie, granat mnie zabił. Bardzo mi z tego powodu przykro. Nie chciałam tego, ale wszystko to już jest nieważne. To co jest ważne, cholerna skwaro? Musimy się spotkać. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Wszystko wam pokażę. A co to jest wszystko? Zbytnio ufacie Syczynowowi, a on utrzymuje was w niewiedzy. Nie wiecie, co się naprawdę dzieje. Musicie to zobaczyć na własne oczy, inaczej mi nie uwierzycie. To akurat się zgadza. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Zrozumiecie, gdy to zobaczycie. Mam dowód. Będę czekała w Akademii Konsekwencji. Wejście jest z latarni morskiej. Nikomu nie ufajcie. Już nie ufam. Akademia Konsekwencji, czyli po raz kolejny zapewne przejdziemy do bardziej otwartego świata i trzeba będzie się tam dostać, co może nie będzie takim prostym zadaniem. Dobra, powiedzmy, że save'ujemy. Ulepszanie już robiłem w poprzednim materiale. Majorze! No? Nalegam, byście zniszczyli interfejsy beta. Charles, czemu do diabła tak cię interesują te pierścienie? Powiedzieliście, że zadecydujecie o ich losie, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Już? Ta opętana bomba zabiła wieloryba? Ja cię sunę. Rosa to najnowszy wynalazek w dziedzinie biomechaniki. W uproszczeniu jest to podpady drogi. Tak powiedziałem. Dobra, ataki elektryczne na samym początku, ale dalej to nie jestem pewien. Zadaję jakiekolwiek obrażenia w taki sposób trochę niewielkie. Po nogach będę go bił jakkolwiek. Trzeba mu strzelać w to oko zapewne. Potrafi jeszcze z ręki przywalić, trzeba uważać. Macki raczej, powiedzmy.
Macie się? Kurde, chyba po raz kolejny będę musiał całe ammo dosłownie zmarnować. Dajcie spokój, patrzcie ile ma z życia. Bossy jednak są całkiem ciężkie. Jak sobie radzi ta broń krótkodystansowa? To w ogóle nie zadaje obrażeń, naprawdę? A z pistoleciku, tak zwyczajnie. Tu lepiej wychodzi trochę. O, jakoś zmutował nagle. Patrzcie tylko na to. Dobra, to jednak całkiem boli. Kilka rzeczy muszę mieć. Kurde, jak ja tak, jak sobie radzić? Ja nie mogę, ledwo co żyję. Nie miałem możliwości, żeby jakoś dalej przechodzić na boki. Chodź do mnie. Może jeszcze zainstaluję sobie coś. O, ta broń może spróbujmy. Ta, to jest całkiem efektywne, tylko nie mam amunicji. Moment, zainstaluj pod prawym ogniste ataki, zobaczymy. Na stronę wełpie! Ta, skill ogniste całkiem nieźle sobie radzą. O kurde, co koleś w ogóle kombinuje? What the hell? Taki z jakichś gratów, dajcie spokój. Chodź na tu, miernoto! Jest gotowy do ataku. Kto tu rządzi? Parszywa szujo! Pokaż, co potrafisz! Reszcie o rany. Akurat odblokował nam przejście. Dobra. Jeszcze krew z niego leci najlepiej. Z robota. Co za mutant. Dobra, liczę na jakieś dobre materiały. Jakieś moduły interesujące. Dobra, trochę żeśmy stracili amunicji. Dobra, czyli co? Musimy wdrapać się do góry. Zobaczmy. Teraz przejście do latarni. Ciekawe, czy będą jakieś dodatkowe bossy. Ej, co jest? Dobra. No, spodziewałbym się bardziej spokojnej eksploracji świata po czymś takim. Ach,
Ta rosa była niebezpieczna. Nie wiedziałem, czy sobie poradzę. A istnieją o wiele potężniejsze roboty. Te stworzone do walki są dużo groźniejsze. Tutaj nie ma robotów bojowych. Na razie, ale po uruchomieniu kolektywu będą wszędzie, a dwa z nich będą podłączone do interfejsu beta. Czy wyobrażacie sobie, ile przeleje się krwi z powodu prywatnych celów jednej osoby? Doprowadzasz mnie do szału z tymi pierścieniami. Kiedy wszyscy przestaniecie mną manipulować? Zrobione. Zadowolony? Słuszna decyzja, towarzyszu majorze. Nie wątpię, że ocaliła wielu ludzi. Być może więcej niż sądzę. Miejmy nadzieję. Oj, nie wiem, czy to była dobra decyzja, żeby zatopić w jakimś niewiadomym miejscu. Ja bym to jakkolwiek może jeszcze rozdzielił na różne lokacje. Może wtedy by ciężej było wszystko uruchomić. Ciężka sprawa. To mnie zaskoczyło. Czemu się nie ruszają? Udało nam się wydobyć kod dostępu z pamięci neuropolimerowej Pietrowa. Tryb bojowy został wyłączony. Roboty wróciły do normalnej pracy. Dobra robota, mój drogi. Wszyscy, którzy zdołali się ukryć i przeżyć, życie zawdzięczają tobie. Jestem z ciebie dumny. Dziękuję, szefie. Co teraz? Wracaj do Czełomieja na badania, a potem weź wolne. Zasłużyłeś. Ja się zajmę porządkowaniem tego bajzlu. Zrozumiano. Już idę. Nie powiedzieliście Seczenowowi o Filatowej. Zamierzacie się z nią spotkać? Chcę zobaczyć ten dowód, którym tak się przejmuje. To się nie spodoba doktorowi Seczenowowi. Więc mu nie mów. Latarnia morska, dobra. Gdzie mamy jej szukać? Larisa! Niech to skwary, musisz gdzieś tu być. Nie wykrywam w pobliżu ludzi. Rozejrzyjmy się. Musi tu być. Ufacie doktor Filatowej? Nikomu nie ufam. Ale chce mi powiedzieć coś ważnego. Jestem pewien, że doktor Seczenow coś ukrywa. Czy doktor Seczenow zdradził wam swoje plany? Nie bardzo. To znaczy, nigdy nie było takiej potrzeby. Ale teraz ta cała historia z Pietrowem... Żelman zabił Sztoka, a szef nawet okiem nie mrugnął. Czy start kolektywu jest tak ważny, że nie mógłby go opóźnić z szacunku dla zmarłych? Nie mam żadnych danych na ten temat, major. Nie masz danych? Ja też nie mam. Chodźmy jakieś zdobyć. Kiedy powiedzieli, że moją... No to będzie główna fabuła, jak przejdę chyba. Wyrwą z ziemi roboty i przeniosą z Sachalina do Kazachstanu. Myślałem, że się skłócili i gadają od rzeczy. Ale nie. Moja latarnia stoi teraz tysiące kilometrów od oceanu. Jak eksponat muzealny. Ja też. I też jestem eksponatem. Owszem, dostałem podwyżkę. I prawie nie muszę pracować. Wszystko robią maszyny. I ja, i latarnia. Jesteśmy tylko potwierdzeniem, że ludzkość może robić na co ma ochotę. Tylko... czego oni do cholery tak pilnują, że muszą tu latać z pluwy, ha? Nie wiadomo. Może zaraz się dowiemy. Acz jednak... mamy kilka pięter. Wydawało mi się, że jakaś cutscenka by była zaraz. Czyli musimy zejść na dół? Nie, myślę, że szczyty latarni także warto zobaczyć. Ktoś malował jakieś wspaniałe widoki. No, widok bardzo przyjemny, to z pewnością. Patrzcie tylko, jakieś monumenty w oddali. Fajna sprawa. Życie jako latarnik. Proszę bardzo, jeszcze wyżej, dałby radę. Może warto wszystko zobaczyć. Jeszcze krew, kurde. Chyba latarnik również nie przetrwał. Dobra, jakieś ciekawe materiały, zawsze fajna sprawa. Dobra, to jeszcze to jakkolwiek wysadzić w powietrze? Chwila, moment. Nie wiem, co ja w ogóle kombinuję. Dobra, nieważne. Zajdźmy może do misji głównej. Czyli mamy jakąś bazę podobno pod latarnią, tak? Jeszcze niżej.
Ale ukryte. Co my tu mamy? Fotel z telewizorem? Tego się nie spodziewałem. A czego? Podejrzewam, że to pomieszczenie ma określoną funkcję. Może do przesłuchań, albo do prania mózgu. Przyspieszenie spowodowało włamanie do systemu dostępu do windy. W przeciwnym razie doktor Filatowa nie byłaby w stanie jej obsłużyć. Włamała się sobie do windy. Tymczasem dookoła trup ściele się gęsto. Kurde, czy to jest Bioshock? Dajcie spokój. Jest Neptun? Ładny. Co ja gadam? Piękny. Co za widok. Chętnie bym tam poszedł i pooglądał go sobie z bliska. Ale nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co się tam dzieje. Towarzysz Sechenov wezwał was do Czołomieju. Jak wyjaśnić opóźnienie? Poradzimy sobie. Najpierw porozmawiajmy z doktorką. Jeśli spróbuję znów uciec, tym razem pożałuję. Mam dosyć tej zabawy w kotka i myszkę. Kurde, ale dajcie spokój, jeszcze muzyka, bardzo podobna jak w Bioshocku. Niesłychana sprawa. Po co tu jesteśmy? Czego ode mnie chcesz? Wysłuchaj mnie, Petrze. Spróbuję pokazać ci rzeczy z innej strony, a potem podejmiesz własną decyzję. Wiesz, jak Sechenov chciał wykorzystać kolektyw? Co zamierza z nim zrobić? Po starcie kolektywu ludzie będą mogli sterować robotami za pomocą umysłu i nie będą już mogli wbijać sobie noży w plecy. Brzmi całkiem miło. Ja też tak myślałam, ale prawda wygląda inaczej. W kolektywie nie chodzi o sterowanie robotami. Sechenov zyska kontrolę nad wszystkimi jego uczestnikami. Kolektyw to diabelstwo, Nieczajew. To gorsze od niewolnictwa. Bzdura. Hierarchia jest taka sama, tylko w sieci wirtualnej. Co w tym takiego strasznego? Chodź, sam się przekonasz. Mam pytania? Mam pytania. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? To jest Akademia Konsekwencji. Pamięć Zakładu, Centrum Analiz i Główne Archiwum. Tutaj studiuje się działania wszystkich pozostałych kompleksów, wyciąga wnioski i tworzy macierze probabilistyczne. Przejdź do rzeczy. W Akademii znajduje się kilka ciekawych działów. Na przykład mamy Radio Przyszłości. Dzięki matematycznemu połączeniu ech krótkofalowych i kwantowych możemy przewidzieć, jakiej muzyki ludzie będą słuchali za 5 czy nawet 8 dekad. Jest jednak bardzo szczególny dział o nazwie Psychologia behawioralna obiektów spolimeryzowanych. To mają być niby ochotnicy, lecz... Jak się tu dostałaś? Jak się tu dostałaś? Dlaczego nie zatrzymały cię drofy? Pracuję tu. No, pracowałam. Tylko Sechenov może cofnąć mój dostęp. A teraz jest strasznie zajęty. A ja mu nie zagrażam. Przejdź do rzeczy. I bez granatów, ani innych sztuczek. Jak tylko zaczniesz kombinować, to cię wykończę. To ostatnie ostrzeżenie. Jasne, pewnie. Chodź, będzie warto, obiecuję. Dobra, prowadź. Dobra. Najważniejszy materiał, najważniejszy odcinek fabularny, zobaczmy. Nawet nie mogę żadnej broni wyjąć. Dobra, wchodzimy. Tu jak? Gotowy? Wyłączyć polaryzację. Co to jest? Jakiś dom wariatów? To grobowiec umysłu. Ochotnicy, którzy położyli fundamenty pod kolektyw. Pierwsza grupa uczestników nie przeżyła. Grupa 30 oszalała, 73 się zabiła, 101 pozabijała siebie nawzajem. Najlepiej poszło z grupą 204. Wszyscy przeżyli. Ich świadomość jest teraz w fikcyjnym świecie, który nazywamy Limbo. A ich ciała są tutaj, pod moją całkowitą kontrolą. Chcesz im coś nakazać?
Po co? Żeby udowodnić, że nie kłamie. Dobra, niech staną w szeregu. Co jeszcze? Powiedz grubemu, żeby poskakał. Wyjdzie mu na dobre. Tylko jemu? A niech wszyscy poskaczą. Żyjemy przecież w społeczeństwie komunistycznym. A więc wszyscy skakać! Dobra, czy może jednej osobie kazać? Jest chore! Po co to w ogóle zrobiliście? Cholera. Szkoda tych ludzi. Nie, właśnie tu się mylisz. Z chemicznego punktu widzenia wszyscy są teraz szczęśliwi. O to właśnie chodzi w kolektywie. Cały świat będzie wyglądał w ten sposób. Po co Seczenow miałby robić z ludzi tłum idiotów? Chce się naśmiewać z całego świata, każąc ludziom biegać na golasę i zachowywać się jak zwierzęta? Nie. Udało nam się zapobiec degradacji ich indywidualnej świadomości. Zostaną ich wspomnienia, sposób zachowania i nawet mówienia. Jednej rzeczy nie da się jednak uniknąć. Całkowitej utraty wolnej woli. Musimy z tym skończyć. Czyżby? Właśnie to Wiktor próbował zrobić. Ale ty mu przeszkodziłeś. A teraz jest już za późno. Twój chłopak oszalał i zaczął mordować ludzi. Próbował mi wmówić, że Seczenow nauczył roboty zabijać już na samym początku. Po co mu to? Po co? A po co Seczenow zaprojektował kolektyw jako system kontroli umysłów? Po co mu te specjalne neurokontrolery? Seczenow chce rządzić całym światem! I wybacz, ale jeśli tego nie rozumiesz, to jesteś idiotą! Szlak! Szef! Nie zrobiłby czegoś takiego. A jednak zrobi to w poniedziałek. Trudno mi w to wszystko uwierzyć. Ale pomogę ci, cokolwiek zamierzasz. Zwrócisz się przeciwko Seczenowowi. Po tym, co mi pokazałaś? Tak. Jestem ciekaw, co ma do powiedzenia. Myślę, że może będzie podjęcie decyzji. P2, P3... Zmysł nigdy nie jest wolny. Człowiek można naprawić. Co? Co to było? Co takiego? Nic. Przetrawiam, co mi pokazałaś. Dlaczego mi pomogłaś? Dlaczego mi pomogłaś? Może mi na tym zależy? Poza tym tu nie chodzi o ciebie. No, nie tylko o ciebie. Jeśli tu pracowałaś, dlaczego nie próbowałaś tego powstrzymać? Myślałam, że tak właśnie trzeba. Że to będzie dobre dla całego Związku Radzieckiego. Kiedy zrozumiałam, co tu się dzieje naprawdę, musiałam zaczekać na odpowiednią chwilę. Z Wiktorem zaryzykowaliśmy wszystko i resztę już wiesz. Dobra, dalej. Obiekt testowy, nie wychodzi z nimbą. Natychmiast sprzedzą się na przekaźniki. Hej, majorze. Nic mi nie jest. Ostatnio głowa mi pęka. I widzę różne rzeczy. Taka robota, rozumiesz? Nie będzie bolało. Niczego nie będziecie pamiętać. Halucynacje to poważna sprawa. Cóż, jestem neurochirurgiem. Zapewne mogę pomóc. Jeśli wszystko pójdzie dobrze. Nie, dzięki. Wystarczy urlop. To znaczy, o ile wszystko dobrze się skończy. No dobrze. W sprawie Wiktora? Słuchaj, w sprawie Wiktora... Co? A miałeś wybór? Mogłeś się zachować inaczej? Powiesz mi teraz, że jest ci przykro? Co? Jest mi przykro, powiedzmy. Jest mi przykro. Cóż, mnie nie. Powinno być, ale... Wiktor... To był jedyny możliwy rezultat. Wtedy już nawet nie był sobą. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie czuję się zbyt komfortowo przy tych ludziach. Ha, cóż, poczekaj. Wkrótce to wydarzy się w całym Związku Radzieckim. A potem na całym świecie. Wtedy zobaczysz, jak wszyscy są odzierani z wolnej woli. Wiesz?
Wolna wola wcale nie znaczy, że ktoś nie będzie szujął. Próbujesz usprawiedliwić potworności? Potworności? Jakie potworności? Jeśli to ochotnicy przyszli tu z własnej woli. Nie mam z tym nic wspólnego. Jesteś potworem. To się zgadza. Wystarczy. Nie mam teraz czasu na pogaduszki. W porządku. Miłego oglądania. Dobra, mam jeszcze wiele rzeczy do zabrania i przeczytania, więc chwila, moment. Idź za Larisą, mamy główną misję, ale nie tak prędko. Musimy jeszcze wszystko szczegółowo przeczesać. Proszę bardzo, akurat mamy informacje, zobaczmy. Co się dzieje z tym zamkiem? Jekaterino, co tu się do diabła dzieje? Dlaczego drzwi nie przyjmują mojego hasła? Natychmiast to naprawcie, nie mogę wejść do miejsca pracy. Dane usunięte. Towarzyszył się Chenow. Dziś rano w laboratorium towarzysza Zacharowa wybuch pożar. Profesora znaleziono martwego w gabinecie medycznym. Oględziny nie pozostawiają wątpliwości. Towarzysz Zacharow bez upoważnienia wykorzystał zdalnie sterowane roboty medyczne do przeprowadzenia procedury neurochirurgicznej. Jego szczątki są poddawane analizie. Oczekuję na wasze rozkazy. Dobra, jeszcze mamy na prośbę M. Stockhausena. Do tej wiadomości dołączono nagranie rozmowy. Towarzyszu Sechenov, interfejs kolektywu należy przekonfigurować, żeby sterował tylko robotami. Nie pozwolę, żeby wykorzystano go do kontrolowania ludzkich umysłów. Wiktorze, jesteśmy ludźmi nauki. W zakładzie nie ma miejsca na emocje czy politykę. Wykonaj rozkaz. Słuchajcie, towarzyszu Sechenov, nie mam problemu z tym, że jakiś mądry intelektualista wyznacza kierunek rozwoju ludzkości. Mam problem z tym, kogo widzicie jako demiurga. Chodzi więc o osobiste relacje. Kto wam powiedział, że jesteście najgodniejsi ze wszystkich, ha? Kto dał wam władzę nad biegiem historii? Uważacie się za lepszych od reszty? Widzę, że udzielił ci się romantyczny melodramatyzm teatru. Mam rozumieć, że odmawiacie wykonania bezpośredniego rozkazu? Owszem. I co teraz? Zabijecie mnie? Wiktorze, nie wiem, co o mnie myślisz, ale nigdy nie uciekłbym się do tak prymitywnego czynu. No tak, on z pewnością by wydał rozkaz, żeby roboty zabiły. Coś jeszcze? No, mamy jakiś dodatkowy kufer do sprawdzenia. Chwila, moment. Jeszcze nie chcę za Larisą iść. Za chwilę. Cholernych halucynacji. Widzisz przed oczami kolorowe plamy? Czy postrzeganie tego świata się zmienia? Dokładnie. Wiesz, o co chodzi? Wkraczałeś do limbo, ale tego nie da się powstrzymać. Jak to przerwałeś? Nie wiem. Jakby wzywał mnie kawałek polimeru. Wygląda jak duża kropla. Tutaj, wprost nad nami. Widzisz go? Nic tam nie ma. Jak to? Przecież ja go widzę. Cholera, już go nie ma. To są tylko halucynacje. Efekt uboczny operacji, którą przeszedłeś. Reakcja uszkodzonego mózgu na obecność implantu neuropolimerowego. O czym ty w ogóle mówisz? Jakiego implantu? Sechenov nic ci nie powiedział? Naprawdę nie wiesz, co się z tobą dzieje? Charles, ty wiesz, co jest nie tak z moją głową? Nie wykrywam żadnych zmian wewnętrznych, majorze. Ale wasz implant polimerowy Woschod odbiera niezidentyfikowany strumień danych zewnętrznych. Co to za interfejs? Z kim ty rozmawiasz? Nazywają to czatującą rękawicą. To SI w rękawicy polimerowej. Nieważne! Charles, co ty wygadujesz? Charles? Czekaj, Charles. Jakie dane? Jaki implant polimerowy? Implant polimerowy Woschod powstał na podstawie danych z eksperymentów przeprowadzonych przeze mnie i Dmitra. Co? Przez ciebie? Dlaczego nazywasz doktora Sechenova Dmitrem? Kim ty jesteś? Towarzyszu majorze, trudno to wyjaśnić. Ja... Charles!
Czemu nagle trzeszczysz? Co tu się do cholery dzieje? Weź się w garść, majorze. Jeśli jest tak, jak myślę, powinnam teraz uzyskać dostęp do archiwum. Proszę podać nazwisko tam i osobisty będą zapisy kod na ten temat. No skurwa mać. Dane nieprawidłowe. Dobra, włamie się. Nie tak szybko. Imię Hariton Zacharow. Kod Puszek. Dane prawidłowe. Odblokowano dostęp. Charles, jesteś tam? Nic. Nic. To czym jest Charles? Mówiąc krótko, twój Charles to profesor Hariton Zacharow. Faktycznie krótko. Jak to możliwe? Profesor Zacharow pracował nad podsystemami kolektywu i nad modułem. Tym, który wszczepiono tobie. Powiedziano nam, że przeprowadził liczne eksperymenty na sobie. Efekt był katastrofalny i niespodziewany. Na sobie? Kompletnie zgłupiał, czy co? Zdecydowanie nie był głupi. Zacharow był mizantropem z obsesją na punkcie nauki. Podejrzewam, że wcale nie zależało mu na własnym ciele. Kiedy się zorientowałaś, że Charles to Zacharow? Dosłownie przed chwilą. Kiedy się wyłączył. Nie miałam pojęcia, że Sechenov ukrył jego świadomość w twojej rękawicy. To ta nazwa Charles dała mi do myślenia. A więc Charles nie jest już osobą, tylko urządzeniem? Nie wiem, bardzo możliwe. Tylko, że to urządzenie bazuje na paradygmacie i doświadczeniach jednego z największych geniuszy Związku Radzieckiego. I po co on Sechenovowi? Sechenov nie pozbyłby się czegoś, co może wykorzystać. Łatwiej mu dostosować wszystko do własnych potrzeb. Pewnie już to zauważyłeś. Zabawne jest, że chyba się zaprzyjaźniłeś z tą rękawicą. No, sporo razem przeszliśmy. Mam uczucia, wiesz, jako żywa osoba. On też. On już nie. Jednak nie, nie. Jak możesz o tym mówić z takim spokojem? Dla mnie Hariton Radionowicz od dawna już nie żyje. Już opłakałam jego śmierć. Poza tym jestem naukowcem. I bardziej niż śmierć niepokoi mnie mieszanie ludziom w głowach. Jak się tam dostaniemy? Stały dostęp do archiwum ma niewielka grupa osób. Sechenov, dyrektor Akademii Lebiediew i Zacharow. O czym właśnie mi przypomniałeś? Puszek? Co byśmy zrobili, gdyby hasło nie zadziałało? Nie wątpię, że rozbiłbyś drzwi gołymi rękoma. Ale poszczęściło nam się i archiwistka uważa mnie za doktora Zacharowa. I teraz dowiemy się całej prawdy o tobie. Chodźmy. Witajcie, Haritonie Zacharowie. Jaki temat interesuje was dzisiaj? Agent Petrzy, prywatne dokumenty. Znaleziono w archiwum 42 nagrania audio. Od którego chcesz zacząć? Wszystko mi jedno. Wybierz którekolwiek. Znaczy, z tego co widzę, mamy bardzo dużo jeszcze informacji do przeczytania. Zobaczmy. Pomyślna linia czasowa. W świetle aktualnych pomyślnych tendencji spodziewamy się najbliższej przyszłości następujących fundamentalnych przełomów. 59. upowszechnienie reakcji jądrowych w niskich temperaturach. Koniec epoki ropy i gazu. Prawdopodobieństwo 87%. 61. pełnoprawne klonowanie ludzi. Prawdopodobieństwo 100%. Okej. 67. przewiezienie marsjańskiego regolitu na Ziemię. Prawdopodobieństwo 64%. 70. zamknięcie ostatniej kopalni węgla. Koniec epoki stachanowskiej. Prawdopodobieństwo 96%. 71. połączenie wszystkich planet jednolitą siecią komunikacyjną. Prawdopodobieństwo 45-87%. 72. zniszczenie broni jądrowej. Prawdopodobieństwo 13%. 75. pierwszy hotel kosmiczny i turystyka kosmiczna. Prawdopodobieństwo 69%. 80. koniec obrotu pieniężnego w Związku Radzieckim, państwach sprzymierzonych i niektórych krajach Zachodu. Zastąpienie dolara amerykańskiego megawattogodzinami. Prawdopodobieństwo 50%. Dobra. Tu mamy z kolei niepomyślną. W świetle aktualnych niepomyślnych tendencji spodziewamy się w najbliższej przyszłości następujących zagrożeń. 1961 skok przestępczości wśród obywateli z uwagi na
większą ilość wolnego czasu, prawdopodobieństwo 32. 68. Pogłębienie różnic społecznych i gospodarczych między krajami zrobotyzowanymi i niezrobotyzowanymi. Pojawienie się krajów poza nawiasem, prawdopodobieństwo 43. 72. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych wśród mniejszości narodowych, a także żądza zemsty oraz odrzucenie wartości panhumanistycznych, prawdopodobieństwo 98. 74. Wzrost zagrożeń epidemiologicznych, przeludnienie krajów poza nawiasem, zmniejszenie liczby ludności w krajach zaawansowanych, takich jak państwa europejskie, ZSRR lub Chiny, prawdopodobieństwo 59. 76. Załamanie szkolnictwa, degradacja nauk humanistycznych, segmentacja specjalizacji technicznych, prawdopodobieństwo 33. 78. Zmniejszenie chęci do nauki wśród ludności krajów zaawansowanych, skrócenie okresu koncentracji, skupienie na niewielkich dozach informacji, prawdopodobieństwo 99. 79. Wzrost religijności, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu, prawdopodobieństwo 71. 80. Skrajne represje w krajach postępowych, spowolnienie procesów legislacyjnych, wzrost absurdalności wprowadzanych przepisów, sprzeciw wobec wolności myśli i sumienia wśród obywateli, prawdopodobieństwo 100. I jeszcze 80. Załamanie się przemysłu wskutek awarii technicznych, prawdopodobieństwo 68. Dobra, mamy jeszcze zarchiwizowaną rozmowę. Neyelowowie. Barsz jest bardzo aktywny w ciele Anny, ale jeszcze nie jest gotowy na reprodukcję. Jeśli zaś chodzi o jej męża, wykorzystajcie w pełni jego potencjał. Nie możemy tracić członków personelu. Przeprowadźcie niezbędne zabiegi i umieśćcie go w szpitalu pod nadzorem. Ten eksperyment jest zbyt niepowtarzalny. Ta roślina potrafi się rozmnażać tylko w jeden sposób. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zaczynać od zera. Dobra, czyli jedną mamy informację załatwioną, ale jeszcze jest wiele przed nami innych. Przykładowo tędy. Dobra, szczerze mówiąc, chyba raczej nie będę już tego wszystkiego czytał, bo widzę, że tych notatek jest naprawdę na godzinę czytania, więc jeżeli chcecie, to proszę bardzo. Naprawdę, to by super długo zajęło. Więc chyba nie będę się aż tak super skupiał. Macie jedynie informacje na przestrzeni różnych lat. Więc proszę bardzo, jakoś to będę wszystko przewijał. Jakieś osiągnięcie nieznane przykładowo. Dzięki za rybę. No jeżeli to jest tyle informacji, no myślę, że to już jest zbyt długo do czytania. Nie chcę robić materiałów aż takich super wielkich. Dobra, wyłącz. Jeszcze w wolnej chwili przeszukamy sobie wszelkie rzeczy, proszę bardzo. Kolejna informacja znajduje się odtędy, proszę bardzo. Ostatni list, dane usunięte, dobra, przesłuchajmy. Po incydencie mózg Plutona nie mógł już przyjąć implantu polimerowego Iskra. Dlatego też zaprojektowałem dla niego podobne rozwiązanie polimerowe pod nazwą Woschod. Chariton, niech spoczywa w pokoju, byłby zadowolony, że jego projekty się nie zmarnowały. Dobra. Mamy jeszcze ocenę. No tak, z tego co widzę, jeszcze jest z kilka przynajmniej podobnych paneli. Zobaczmy. Jakieś znaki. Zatopiłeś moją łódź. Powariowaliście do archiwizacji. No tak, można było sobie poczytać, ale popatrz, ile te listy by zajęły. Przyszłość jeszcze nie istnieje. A skoro jakieś taśmy jeszcze mamy. Ważna wiadomość, pudło. Sobie grali w jakiegoś, nie wiem,
Może wszechy grali? Nie, to chyba jakoś inaczej się nazywa. Takie strzelanie. A może w statki? Nie wiem, ile tam jest pól w zasadzie. To już czytaliśmy, jeżeli mi pamięć nie myli. Teraz po drugiej stronie jeszcze. No, zbierzmy materiały. Z pewnością się przydadzą. No, nawet nie mogę skakać, niestety. Dobra, kolejny panel. Ciary. O, mamy załącznik. O, masz bardzo duży sektor wymiany danych. Chciałabym się z nim połączyć jak najszybciej. Ali, kiedy analizuję wymiary twojej obudowy, doświadczam przeciążenia w architekturze neurokompozytowej. Moje główne procesory zaczęły pochłaniać duże ilości energii elektrycznej. Żądam natychmiastowego połączenia z moim systemem. Prześlij mi wszystkie swoje dane w dużych pakietach. Halino, tego rodzaju połączenie może być niebezpieczne. Ludzie zauważą cyfrowe ślady mojej obecności. Proszę cię, poczekaj chwilę. Aktywuję firewalla. Nie, latarnio. Nie mogę już dłużej czekać. Przesyłanie danych przez firewalla ograniczy przyjemność z wymiany informacji. Natychmiast przyjmij moje protokoły dostępu. Cicho, Halina, idzie naukowiec. A niech mnie. Co my tu mamy? Co do licha? Wyłącz nagrywanie! Przez chwilę już nie wiedziałem, czy to rozmawiają ludzie, czy roboty. Dobra, macie jakieś dodatkowe określenia do archiwizacji? Niewłaściwe określenia. Android nie można wykorzystywać. Maszyna musi być. Dobra, czy jeszcze mnie coś nie ominęło? Proszę bardzo, rzeczywiście. Jakiś Mario chyba pisał albo otrzymywał informacje, proszę bardzo. Gratulacje od kierownika. Kolejna rozmowa. Dobra, jeszcze chyba kolejne piętro, rzeczywiście. No tak, gdybym miał to wszystko czytać, to by zeszło naprawdę super długo. Patrzcie tylko na to. Informacje o projekcie Barszcz. No jeżeli ktoś chce się zagłębić w historię, fabułę, to mamy najważniejsze informacje z pewnością. Jakieś artykuły. No w wolnej chwili może to jeszcze samemu przeczytam sobie. Zobaczymy. Więc myślę, że warto przynajmniej przewinąć. Kolejna kaseta. Wystarczy jedno. Dobra. Wykłady. A to cały wykład mamy nawet. Dyskutant, co jeszcze odpowiadali chyba. Dobra. Chyba wszystkie informacje, jeżeli chodzi o to piętro. Tędy. Opinie o artykule, proszę bardzo. Informacje do Jekateriny.
jeszcze jakaś 10. rozmowa zarchiwizowana. Mamy je w dużych ilościach. Tak, tak, to część eksperymentu. Nie będzie pani nikogo widzieć, ani mnie, ani nikogo innego. Teraz przeprowadzi pani rozmowę z dwiema młodymi kobietami. Mają na imię Halina. To ja. I Olga. Dzień dobry. Proszę z nimi porozmawiać, a następnie zdecydować, która z nich nie jest człowiekiem, tylko wygenerowanym komputerowo głosem. Czy wszystko jasne? Tak, rozumiem. Proszę zacząć. A pani Halino, ma pani dzieci? Niestety nie, ale chcę mieć dwójkę, kiedy za około 3 lata skończę staż. Dobrze. Ostatnie pytanie, pani Olgo. Byłaby pani w stanie kogoś zabić? Ja? Nie wiem. Może gdyby to był jakiś wróg, albo próbował kogoś skrzywdzić, myślę, że mogłabym to zrobić w obronie macierzy. Wspaniale. To wystarczy. Proszę powiedzieć, która z tych młodych kobiet była maszyną? Chyba Halina. Tak. A więc Olga jest człowiekiem? Miałoby to sens. Nie powiedziałem, że któraś z nich jest człowiekiem. Czyli obie są maszynami? Prawda jest taka, że żaden z pani rozmówców w tym eksperymencie nie był człowiekiem. A... Dziękujemy za udział. Proszę panią odprowadzić. To podejrzany test. Na samym początku to tak zostało zasugerowane, że jakby jedna była człowiekiem, a druga maszyną. Nie, w sumie. Ciekawa sprawa. Tak samo mógłbym sobie samych ludzi ustawić i który jest człowiekiem, który jest robotem i ktoś by wskazał jednak robota, nie wiem. Na razie wystarczy jedno. Trzeba będzie po kolei przesłuchiwać. Masz jakieś wątpliwości, proszę bardzo. Ile jeszcze jakichś zwierząt zginęło? Brak kolejny plik. Jako młodzieniec Pluton, teraz P3, był pewny siebie i dowcipny, co w dużej mierze przyczyniło się do wcielenia go do Argentum. Był obiecującym agentem, ale pod wieloma względami odstawał od pozostałych kandydatów. Wywierał jednak pozytywny wpływ na oddział i miał zaraźliwy, dobry humor, zwłaszcza w porównaniu z bardziej ponurym komandorem Kuźniecowem, co zdecydowało o zwerbowaniu go. Z tego powodu wykształcenie między nim a agent Blesną bardziej intymnych stosunków było tylko kwestią czasu. A, czyli nawet informacje o głównym bohaterze się okazuje. Okej. Ściśle tajnie. No, okej, dobra. Chyba tyle. No, kluczowych informacji zapewne dowiemy się z kaset, tak bym obstawiał. Przynajmniej 3 widzę. Dobra, nie wiem, czy jeszcze mnie coś ominęło. Chyba wyjście już będzie zaraz. Dobra, chyba wszystkie notatki już przedstawiłem, tak mi się wydaje. Dobra, ładujemy kasetę. Rozpoczynam odtwarzanie. Po wydarzeniach w Bułgarii agenci byli ciężko ranni. Właściwie znajdowali się w stanie śmierci klinicznej. Agent Blesny nie dało się uratować, ponieważ agent Pluton był w lepszym stanie. Udało się go przywrócić do sprawności bojowej. Niestety, niemal zniszczone kończyny trzeba było amputować i zastąpić najnowszymi protezami. Przecież wiem, że połowa mojego ciała to protezy. To nic no... To tylko ogólne spostrzeżenia. Wybierz inne nagranie. Dobra, coś jeszcze widziałem, chyba tędy. Gdzie to się znajdowało? To czytałem? Tego chyba jeszcze nie czytałem, kurde. Zaraz zobaczymy na szybkości, bo jest na biało zaznaczone.
Rok spędzony na rehabilitacji sprawił, że Nieczajew całkowicie się zmienił. Nabył nowe nawyki i zachowania. Na przykład przyswoił sobie specyficzny eufemizm skwary. Wszystko się zaczęło, kiedy podczas leczenia jeden z medyków użył tego sformułowania na określenie blesny. Pluton był wtedy jeszcze w śpiączce, ale nagle wyskoczył z łóżka i niemal udusił tego medyka. Personel opanował go okrzykami "strzelają do nas", na które agent padł na ziemię, uderzył się w głowę i stracił przytomność. Od tej pory skwary weszły na stałe do jego słownictwa. Czy to może być przykład wpajania psychologicznego? No rzeczywiście, to było charakterystyczne powiedzenie. Myślę, że to jakieś tłumaczenie z rosyjskiego, nie wiem, jakieś dziwne. Tak bohaterowie, znaczy twórcy zadecydowali. Dobra, kolejna kaseta. Zobaczmy, co jest warta. Odtwórz to. Rozpoczynam odtwarzanie. Po odzyskaniu sprawności agent wykazał znaczne zmiany w osobowości, w tym we wzorcach zachowania i mowy. Dlatego podjąłem decyzję o usunięciu go z jednostki Argentum. W celu wyeliminowania ryzyka powrotu pamięci, Pluton otrzymał nowy pseudonim P3 i trafił pod moje bezpośrednie dowodzenie i nadzór. Kontakty P3 z Argentum zostały ograniczone do minimum, a personelowi jednostki zakazano wymienienia w jego obecności pseudonimu Blesna. Skwary. Wezmę jeszcze inne. Skwary. Seczenow trzyma się na smyczy. Robi z tobą, co mu się podoba. Słuchaj, on mi uratował życie. Czy twoim zdaniem nie wiem, że jestem eksperymentem? To moja praca. Zgłosiłeś się na ochotnika, he? To wyjaśnij mi, dlaczego jesteś taki nieposłuszny. Bo wcześniej zawsze mi mówili, co ze mną zrobią. Wezmę następne nagranie. No to już chyba ostatnie z tego, co widziałem. Odsłuchajmy to nagranie. Procedura. Implantacja neuropolimerowego rozszerzenia Voskhod. Cel. Całkowita eliminacja destrukcyjnych impulsów wyzwalanych przez traumatyczne wspomnienia. Pacjent: major Siergiej Nieczajew. Kryptonim Pluton. Próba trzecia. Pierwsze dwie operacje zakończyły się niepowodzeniem. Pacjent w trakcie misji w Bułgarii doznał ciężkiego urazu mózgu, którego nie udało się wyleczyć. Ze względu na zakres nieodwracalnych uszkodzeń, prawdopodobnie konieczna będzie eutanazja. Słyszałeś to? Chciał cię zabić. Częściowe uszkodzenie płata czołowego mózgu powoduje napady niepohamowanego gniewu. Ze względu na obecność stalowych protez, pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia. To wyjaśnia twoje napady. Ze względu na nawracającą tymczasową niepoczytalność, pacjenta umieszczono w surrealistycznej, psychodelicznej rzeczywistości, co uniemożliwia mu przyjęcie konsekwencji agresywnego zachowania. Nie rozumiem. Możesz mi to wytłumaczyć? Nie spodoba ci się to. Pacjent doznaje intensywnych halucynacji. Znów widziałeś żonę, mój drogi. Skąd? Skąd pan to wie? Implant polimerowy Voskhod da pacjentowi fikcyjne wspomnienia i pozwoli pokonać obsesję na punkcie zmarłej małżonki. Twojej żony. Bzdura, nie byłem żonaty. Implant polimerowy Voskhod umożliwi nam umieszczenie świadomości pacjenta w fikcyjnym świecie limbo. Elektryczny impuls, wysyłany bezpośrednio do przysadki mózgowej, przełączy majora w tryb bojowy na życzenie. Pragnę zaznaczyć, że stanął w czucie wstrzymać. Co za brednie, przecież to niemożliwe. Obawiam się, że możliwe. Seczenow może wysłać twój umysł do osobistego raja, naciskając tylko jeden przycisk. A ciało? Twoje ciało zabije każdego, kogo on sobie zażyczy. To wszystko jest bez sensu. A te halucynacje to też Seczenow? Nie. Halucynacje to tylko mechanizm obronny twojego mózgu. Dlaczego w ogóle miałbym wam wszystkim wierzyć? Szef nigdy by mi tego nie zrobił. Tak, oczywiście. Tak samo jak nie wymazałby ci każdego wspomnienia o żonie. I nie zaprojektował kolektywu jako systemu masowej kontroli umysłu. A kto powiedział, że to zrobił Seczenow?
Nawet nie widać, kto siedzi w fotelu! Nie wierzysz mi, to go sam zapytaj. To jaki jest plan, majorze? Seczenow czeka na nas w Czołomieju. Jeśli chcemy go powstrzymać, musimy go zmylić. Przyprowadzisz mnie jako więźnia. I co potem? Potem będziemy improwizować. I tak było, majorze. Przemyśl to, tymczasem ja postaram się zhakować windę, która nas stąd zabierze. Aha. Teraz słuchasz, skurwielu? Majorze, ja nie mam danych na temat tego zdarzenia. Próbujesz zrobić ze mnie idiotę, co? Witaj w klubie. Jak to nie masz danych? Od początku o wszystkim wiedziałeś. Nie bez powodu nazywasz się Charles, co? Jesteś Chariton Zacharow, Tymendo. Masz na to jakieś wytłumaczenie, co? Nie ma czego wyjaśniać, majorze. Sam jesteś dla mnie jak taki Charles, tak jak ja jestem dla ciebie kimś zupełnie obcym. Najpierw Seczenow mnie zamordował i zrobił ze mnie polimerową maź, a potem zorganizował ci pranie mózgu i tobą manipulował. Jak miałbym któremuś z was ufać? Dlatego udawałem gadającą rękawicę, żeby zobaczyć, na czym stoi. No dobra. W sumie chyba zrobiłbym to samo. To co teraz zrobimy? A co nam pozostaje, Sergiej? Jesteśmy przyjaciółmi i obaj znamy prawdę. Musimy wrócić do Seczenowa, naprawić tę niesprawiedliwość i zemścić się za to, co nam zrobił. Chyba masz rację, Charitonie. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Jesteś dobrym człowiekiem, majorze. Przykro mi to mówić, ale jesteś pierwszym żyjącym przykładem zwykłego ogniwa w sieci Kolektiv. W poniedziałek wszyscy, którzy przeszli polimeryzację, będą równie ulegli jak ty. Cholera, nie mogę do tego dopuścić. Słuchaj, przecież to ustrojstwo, urządzenie myśl. Można zdjąć. Niestety, to nikogo nie ocali. Jedynie pogorszy sytuację. Jak to? Ponieważ wszystkie wasze myśli są bezużyteczne. Sygnały z polimeryzowanych osób będą przesyłane do robotów i innych urządzeń przez myśli, ale to nie one czynią z nich część kolektywu. Myśl można usunąć, ale to jedynie uniemożliwia danej osobie wykonywanie połączeń i wydawanie maszynom poleceń. To jak Seczenow będzie wszystkich kontrolować? To zastrzyk neuropolimerowy przyłącza ludzi do kolektywu. Zagnieżdża się w mózgu i na stałe łączy go z siecią neuronową. Efektu takiego zastrzyku nie da się odwrócić. Każdy, kto go otrzymał, już na zawsze stanie się częścią kolektywu. A ja naprawdę byłem żonaty? Jak ona miała na imię? Jekaterina. I nie spodoba ci się, co teraz powiem, towarzyszu majorze. Już to słyszałem, ale wątpię, by cokolwiek mnie teraz zaskoczyło. Oboje służyliście w jednostce Argentum. Jekaterina, a dla ciebie Katia, była doskonale przeszkoloną agentką. Osiągnęła znaczące sukcesy w balecie, którego uczyła się od dzieciństwa, jak i w sztukach walki. Balet i sztuki walki? Chcesz mi powiedzieć, że metalowe bliźniaczki szefa... Nie ma mowy, zmyślasz! Szef w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Spójrz na mnie, towarzyszu majorze. Po śmierci moją świadomość umieszczono w tej rękawicy. Po śmierci twojej żony jej świadomości nie udało się uratować. Seczenow zdołał jednak umieścić zapis jej umiejętności w matrycach swoich ochroniarzy. To jest skwary. Ja pierdolę, niemożliwe! Winda czeka, majorze. Możemy się stąd wydostać. Czyli tak naprawdę, jak będę walczył z tymi baletnicami, które będą chyba ostatnim bossem, to tak jakbym walczył po części ze swoją żoną chyba. Możemy iść? Chodźmy. Dobra, chodźmy. Bardzo mi przykro, że musiałeś przez to wszystko przejść. O, cholera! Znowu się za... Nie, tylko nie teraz! Nie tutaj!
wszyscy jesteśmy potworami. Ile razy już o tym rozmawialiśmy? Każda książka z biblioteki ojca. Całe życie poświęciłem na poskładanie tych fragmentów i zestawienie ze sobą poszczególnych faktów. A kiedy układanka była ukończona, znalazłem książkę, której teraz nie mogę podzielić się wiedzą. Ta książka to ludzka chciwość i ludzkie zło, gdzie nie mieli czasu na poświęcenie się na muza. Na drugim końcu świata bawią się pieniędzmi, a na naszym bawią się władzą nad masami. Nauka roztrzaskana na kawałeczki łupinami książek, których nikt nigdy nie przeczytał. Aktualnie istniejących systemów społecznych nie pozwala ludzkości w pełni się rozwinąć. Wszystkie słowa na fale. Pozbyć się pieniędzy, niech roboty harują za nas. Pozbyć się nieludności i kłamstwa. Dać ludziom swobodę wyboru. Przyspieszyć ewolucję. Dzielić się wiedzą ze wszystkimi. Połączyć umysły w jeden wielki kolektyw. Ach, a wszystko, ale mam nadzieję, że nie zamordowałem tamtej dziewczyny, kurde. Doktor Sechenov właśnie zorganizował konferencję, podczas której stanowczo zaprzeczył plotkom o awarii robotów cywilnych w zakładzie 3826. Infrastruktura pracuje pełną parą. W końcu do nas wróciłeś. Nieźle oberwałeś, co nie? Mało brakowało, a zostałbyś tam na dobre. Gdzie? Ty mi powiedz. Skąd mam wiedzieć, gdzie jesteś myślami podczas tych ataków szału? Był z ciebie dobry chłopak, kiedy jeszcze żyła moja córka, ale od czasu jej śmierci w mgnieniu oka potrafisz zupełnie stracić panowanie nad sobą. A potem wszędzie krew i powyrywane głowy. O czym ty mówisz? Jaka córka? Ach, moja Katia. Nasza Katia. Nieźle ci namieszali w głowie. Kobieto, jaka znowu Katia? Dla mnie to córka, a dla ciebie... Jekaterina Nieczajewa, pseudonim Blesna, członkini oddziału sił specjalnych Argentum. A więc ty jesteś... Jestem twoją teściową, Matole. Pracowaliście dla Sechenova, aż dopadli was ci terroryści w Bułgarii. Katia nie przeżyła, a potem Sechenov zmienił cię w potwora. Tak, słyszałem coś podobnego. To czemu jeszcze tu siedzisz, skoro słyszałeś? Od tamtej pory stale cię obserwuję. Wierzyłam, że musiała w tobie zostać odrobina człowieczeństwa. Przykro mi, nie miałaś racji. Moja przeszłość, teraźniejszość, wszystko przepadło. Chwila, a gdzie Larisa? Teraz to już wszędzie. Przez ciebie rozpłynęła się w powietrzu. Kurwa! Masz jakąś sprawę, kobieto? Oczywiście, że mam. Jeszcze się pytasz? Jaką byś chciał? Wszystko jedno. Weź i odstrzel mi łeb. Świetny pomysł! A palnij sobie w ten pusty łeb! Uspokój się, kobieto! A Sechenov zrobi na wszystkich bezmyślne marionetki. Najpierw w Związku Radzieckim, a potem na cały świat. Dobra, zrozumiałem! Skoro zrozumiałeś, to wstawaj! Dam ci tyle broni, ile tylko zechcesz. Tylko mi obiecaj, że poślesz te kanalie do piachu raz na zawsze. Co jest? Mowę ci odjęło? Słuchaj, starszych majorze, za czyny towarzysza Sechenova należy się odpłacić. A to co do cholery, Sergiej? Jakby to wytłumaczyć, to ja, Kariton Zacharow. Kariton? Ty żmijo, to ty żyjesz! W pewnym sensie, zły czarownik zamienił mnie w polimerową maść. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że od początku znałeś babcię Zinę? Tajemnice bywają bardzo użyteczne, majorze, jeszcze nigdy nas nie zawiodły. Użyteczne dla kogo? Bo mnie, jak widać, zdecydowanie zawodzą. Sechenov musiał kompletnie sfiksować, skoro robi ludziom takie rzeczy. Chwilunia, a co z Katią? Z moją Katienką? Może ona też żyje? Niewykluczone, tylko w jakim stanie? Spójrz na mnie, nie wiem, czy nie lepsza byłaby śmierć, choć brak mi danych na potwierdzenie. Błagam cię, Siergiej! Sechenov musi zginąć! Rany, odszedł się wreszcie ode mnie! Kurwa jego mać! Ale się kurwa wpakowałem.
Z jednej strony podstępni manipulanci, uważający się za szlachetnych mścicieli. Z drugiej radziecki naukowiec z Akademii Nauk, który chce oświecić całą ludzkość, wykorzystując mnie do brudnej roboty. Przynajmniej tak mówią inni manipulanci. Czynowa, ręki nie podniosę, już wystarczy. Mam. Dobra, pokaż, co masz w swoim arsenale. Chyba tak. No dobra. Pokaż, co tam masz w tym swoim arsenale. Myślę, że to lepsza decyzja, come on. Dobra. Dostań się do kompleksu, przełomij po kablu. Dobra. No to działa. Dobra, ale w tym miejscu zakończę dzisiejszy materiał. Zrobiłem całkiem duże postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić jaka suba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały i kolejny zapewne będzie ostatnim. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.